Ahoj kamraci! Witam serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dziś troszeczkę inne okoliczności, za nami gwiazdy, takie no, powiedzmy upadłe, ale są. Zaczynamy zupełnie nowy format naszych filmów, a jaki? Za moment się dowiecie. Startujemy z formatem pod nazwą Przelot Tygodnia. A co się tam w tym przelocie będzie znajdować? Będziemy zbierać newsy i ciekawostki z minionego tygodnia i przedstawiać wam je tutaj. Oczywiście chodzi o newsy związane z podróżami, z wylotami. Na taką nazwę wpadliśmy. Przelot Tygodnia. Nie przegląd, tylko przelot. Jakby wiecie, gra słowna. Nie odstajemy od formatu podróżniczego, będzie troszkę zabawnie, troszkę niezabawnie, troszkę creepy, a troszkę, sami zobaczycie. Będzie tu wszystko, ale wszystko związane w tematyce podróżniczej. Także jeśli będziecie chcieli posłuchać czegoś ciekawego w niedzielę, bo myślimy, że Przelot Tygodnia będzie pojawiał się co niedzielę, zostańcie z nami, zasubskrybujcie nas już teraz i nie przedłużając przechodzimy do Przelotu Tygodnia. Mamy ze sobą telefony i z telefonów będziemy oczywiście czytać newsy, które się pojawiły na różnych portalach. Na końcu filmu też damy taką małą przypominajkę, bo wszystkie źródła, z których jakby korzystamy, będziemy wam w opisie filmu na pewno podrzucać, także będziecie mogli sobie o tym szerzej po prostu poczytać. Startujemy! Fly for Free przygotował taką bardzo ciekawą informację. Wymarzoną ofertę pracy na wyspie, która jest niemal na wyłączność. Czytam. Cała wyspa niemal tylko dla siebie, bliskość natury i wynagrodzenie za teoretycznie nietrudne zadania. Czy to brzmi jak oferta marzeń? Liczą na to autorzy ogłoszenia o pracę, którzy poszukują dwóch pracowników na odludną szkocką wyspę Rona. Rona Wesleya? Zastrzegli jednak, że preferowani są kandydaci, którzy są skłonni do przebywania w samotności. Świetna oferta dla mnie. Chciałem powiedzieć, że jest to tak gorący news, że kamera nam się przygrzała. Za co odpowiedzialni będą pracownicy na tej wyspie? Odpowiedzialni będą za różne działania, jak jest napisane, w tym konserwację, zarządzanie posiadłościami i nieruchomościami, sprzątanie, logistykę czy zarządzanie, cokolwiek to znaczy, stadami jeleni i przygotowywanie dziczyzny również będzie w obowiązkach. Tak, jeleni jest podobno około 180 sztuk, takie małe stadko. I trzeba się z nimi socjalizować, cokolwiek to znaczy. I robić z nich przetwory. Także ta socjalizacja nie jest tak do końca... do końca w rozumieniu tego słowa socjalizować. Warto jeszcze podkreślić, że nie dochodzi tam sieć energetyczna, ale zainstalowane są panele słoneczne i generatory. Otrzymujecie ofertę pracy. Poszukujemy dwóch osób na wyspę, która jest zamieszkiwana przez 180 jeleni. Nie ma prądu, są generatory. Nie wiem, czy ja się tam do końca widzę, w sensie fajnie byłoby na pewno pobyć tak sobie samotnie przez jakieś parę dni, ale żeby tam dłużej siedzieć z jeleniami, to chyba tak nie do końca. Jeszcze to, co ciekawe. Wiadomo jest tyle, że oferta jest płatna, ale nie wiadomo ile. Wiadomo tylko tyle, że może płacą w jeleniach. Jest zakwaterowanie, no i może być, że w konserwach po prostu płacą, że nie wiem, tam dwie konserwy na godzinę, czy coś takiego. No ale jeżeli ktoś szuka takiej oferty, to myślę, że warto się zgłosić. Pewnie szukają jeleni. Kolejny news. Kolejny. Ze świata. A dokładniej z Fly for Free. Ten news jest dla wszystkich, którzy boją się latać. Brazylijski producent samolotów Embraer zgłosił wniosek o opatentowanie systemu służącego zniwelowaniu strachu przed lataniem. Pomóc w tym mają wbudowane w fotel czujniki, które będą delikatnie razić prądem pasażera. Tak. Razić prądem. Oh my god. Pomysł? Ale pomysł w ogóle świetny, świetny, brawo, naprawdę. Rażenie prądem osób bojących się latać to na pewno bardzo im pomoże, tak myślę. Chyba odwróci uwagę od strachu przed lataniem. Wielokrotnie jest tak, że jeszcze nawet nie zdąży intro przelecieć w samolocie, a ja już śpię, także co chwilę by mnie budzili. Wojtkiem by nie wstrząsło, tak myślę. Ja tak sobie myślę na przykład, jak lecieliśmy na Langkawi w Malezji, z Penang na Langkawi, no to tam gdyby zasadzili takie elektrowstrząsy, to dopiero byłby problem. Lecieliśmy tam jakieś 20 minut w chmurach w zasadzie i w pewnym momencie samolot zrobił na Lecieliśmy na wysokości 4000 metrów, także grubo było. Ale tam nikt by nie poczuł rażenia prądem, nie, bo tam tak rzucało samolotem telepało, że
metoda dość mało humanitarna, także Embrarery, proszę się poprawić. Ten projekt w życie jakby nie wszedł, ale że w ogóle pojawiła się taka myśl, to jest dla mnie dość zaskakujące. No, takie dość dziwne rozwiązanie. Moim zdaniem powinni w samolotach puszczać kołysanki takie przepiękne dla niektórych pasażerów, żeby zrobiło im się miło na serduszko, na serduszku. Ale elektrowstrząsy? Chociaż niektórym by się przydały. Onet Podróże uraczył nas przepięknym newsem. Celnicy prześwietlili bagaż, nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli na ekranie. Pomysły niektórych pasażerów mogą być bardzo zaskakujące, o czym przekonali się niedawno celnicy pracujący na lotnisku w amerykańskim stanie Virginia. Podczas rutynowej kontroli bezpieczeństwa w jednej z walizek nie znaleźli oni niebezpiecznych przedmiotów. To nie były żadne natyki, żaden ol. To był kot. Kitku. Z tego powodu wystosowali specjalny apel do podróżnych. Sytuacja wydarzyła się w piątek 3 marca. Celnicy przeprowadzali rutynową kontrolę bagażową, podczas której prześwietlali walizki i torby podróżujących. Nagle na ekranie komputera zauważyli szkielet kota. Wtedy postanowili natychmiast wyciągnąć zwierzę z bagażu podręcznego. Z relacji rzeczniczki amerykańskiej administracji do spraw bezpieczeństwa transportu wynika, że pasażer, który włożył zwierzę do swojego bagażu, nie potrafił wyjąć kota z walizki lub zapomniał to zrobić. I tutaj mamy apel niejakiej pani Lisy Farbstein na Twitterku. Uwaga, właściciele zwierząt, proszę nie wystawiać swoich pupili na działanie aparatu rentgenowskiego. To katastroficzny błąd. I Grażynka chciała przyoszczędzić na bilecie dla pupila, a tu zrobili z tego aferę. Czytamy tutaj, że na szczęście kot wyszedł z całej sytuacji bez szwanku. Pasażer musiał wyjąć zwierzę z walizki i przeprowadzić je przez bramkę do wykrywania metali. Jak byliśmy dziećmi, to była książka o psie, który jeździł koleją, a teraz jest o kocie, który latał na gapę. Także coś w tym jest. No nie, no ludzie mają dziwne pomysły, wiecie, to zwierzę mogło ucierpieć. I w ogóle no... A ty w ogóle popierasz na przykład latanie takie ze zwierzętami gdzieś w samolocie? Znaczy na pewno dla zwierząt to jest ogromny stres. Stres? I... Nie, ja nie jestem za tym. Jeżeli ktoś nie musi, też. To jest bez sensu w ogóle obciążanie zwierzęcia. No wiadomo, są sytuacje jakieś takie... Ale też nie wyobrażam wyjścia. Sobie na przykład, jakby miała psa, żeby go zabrać samolotem. Chyba, że faktycznie byłoby tak, że nie wiem, trzeba by było z jakiegoś kraju uciekać, a jest tam, jesteście tam wy i pies. Czy kot, no to okej, okay, ale na wakacje na przykład lecieć ze zwierzątkiem, no to już chyba prędzej powierzyć opiekę nad nim i żeby te zwierzątko było spokojne, bo... Samolot to jest duży stres, no sami widzicie, niektórzy projektują już jakieś używanie elektrowstrząsów, bo ludzie się boją latać, nie? A co ma powiedzieć na przykład taki pies albo kot? Też będą mieć elektrowstrząsy? A tym bardziej jeszcze na długich lotach, jak niektórzy potrafią brać zwierzę i jeszcze mieć, nie wiem, przesiadkę gdzieś tam kilkugodzinną i ten lot trwa łącznie z przesiadką 30 parę godzin i ten pies czy kot jest zamknięty w zasadzie no z bagażami tam, no nie dosłownie, ale pod samolotem w tym luku bagażowym. Nie wiem, jakoś sobie tego nie wyobrażam. Ja też. A już na pewno nie zamknęlibyśmy go w walizce. Kolejny newsik pochodzi z Onet Podróże. I dowiadujemy się tutaj o historii pewnej pary, która wybrała się na co? Na miesiąc miodowy, a wyszła z tego przygoda z piekła rodem. Jak możemy przeczytać, para z Kalifornii, Elizabeth i jej mąż Aleksander, spędzali miesiąc miodowy na Hawajach. Postanowili wybrać się na wycieczkę zorganizowaną dla amatorów snorkelingu. No i cóż, niewiele brakło, by nigdy z niej nie wrócili. Pozostawieni zostali oni na środku oceanu i musieli o własnych siłach dostać się na brzeg. Szkoda gadać. Cała historia miała miejsce 2 lata temu, ale teraz tak naprawdę zabrali się za to, żeby wytoczyć firmie, która organizowała tą wycieczkę, pozew. Wykupili wycieczkę zorganizowaną, popłynęli w 44 osoby, dostali godzinę czasu, żeby posnorkować. No ale co? To co, ich nie policzyli? Nie, no liczyli. Właśnie chodzi o to, że liczyli, ale dopiero przy trzecim liczeniu im się zgadzało, że wszyscy są. Wyobraźcie sobie, jesteście fajnie tutaj, Hawaje, te sprawy, pyk, i okazuje się, że nie ma waszej łodzi. No i co robicie? Ale oni jak? Bo oni dopłynęli do tej wyspy w końcu. Które jeszcze jak to było? Oni dopłynęli o własnych siłach, kilka godzin im to zajęło, żeby dopłynąć do najbliższej wyspy. A gdzie... jak zwrócili uwagę w ogóle na siebie tam? Na tej wyspie, żeby ktoś zauważył, że oni tam są?
No może to śmieszne, ale zrobili takie w Robinsonie Crusoe. Napisali SOS i help, nie? Śmieszne to, okay, to jest patrząc na to, jak to bardzo jest absurdalna sytuacja, no ale... Normalnie na piasku to napisali? Tak, wzięli napis na piasku i okazało się, że żadna łódź tego nie zauważyła, okay, nic. Więc jak dopłynęli do najbliższej łodzi po kilku godzinach... Najbliższej łodzi, co ja gadam? Najbliższej wyspy, to miejscowi im pomogli, a firma się nie zorientowała w ogóle, że... Wow. Zgubili dwie osoby, nie? Ale przynajmniej nie zapomną tej podróży poślubnej do końca życia. Oj, na pewno nie. Największym atutem tej pary było to, że byli młodzi, wysportowani i tacy pełni sił. Bo gorzej by było, gdyby byli na przykład starsi, nie mieli kondycji. I nie umieli pływać. A już w ogóle, no jakby nie umieli pływać, no to by się skończyła sytuacja tragicznie. I zawsze sobie wyobrażałam, jak by to było, gdyby wyrzucili mnie gdzieś na środku wielkiej wody i co ja bym zrobiła? Nie wiem. Nie wiesz, w którą stronę płynąć tak naprawdę. Jeszcze jak coś widać, jakiś ląd, to spoko. To mniej więcej wiesz, gdzie się kierować, nie? A tak? Co byście zrobili w takiej sytuacji? Piszcie w komentarzach. Kolejny news, mili państwo. Mamy zderzenie z ptakiem. Raczej z ptakami w sumie. Na pokładzie samolotu amerykańskich linii lotniczych Southwest odbywającego rejs z Hawany do Fort Lauderdale na Florydzie doszło do niebezpiecznego incydentu. Pilot był zmuszony do awaryjnego lądowania po tym, jak ptaki uderzyły w silnik maszyny. Zderzenie z ptakami może doprowadzić do poważnych komplikacji podczas lotu. Chwilę grozy przeżyli ci pasażerowie. Cały pokład w jednym momencie wypełnił się dymem po zderzeniu krótko po starcie maszyny. W sieci pojawiły się nagrania, na których uwieczniono sytuację. Można na nich zobaczyć spanikowanych pasażerów i płaczące dzieci pod gęstym dymem wypełniającym kabinę. Nikt nie mógł oddychać, powiedział Mark Antonio, pasażer lotu, w rozmowie z amerykańską stacją telewizyjną NBC. Gruba akcja. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie został ranny. Piloci bezpiecznie wrócili do Hawany, gdzie pasażerowie zostali ewakuowani za pomocą zjeżdżalni. Ile tam było wtedy osób? 147, czyli całkiem sporo. Słuchajcie, śmiechy, chichy, ale tak naprawdę sytuacja była naprawdę poważna, bo takie ptaki mogą naprawdę wiele namieszać, mogą doprowadzić nawet do katastrofy, niestety. Jeden ptak może nie narobi takiej szkody, ale gorzej właśnie jak stado ptaków uderza w samolot. I najgorzej jak ucierpi na tym silnik samolotu, tudzież przednia szyba. Bo wtedy następuje dekompresja w kabinie pilotów, no i może dojść do tragedii. A jeszcze z ciekawostek, to 90% takich zdarzeń najczęściej odbywa się jeszcze na terytorium lotniska, dlatego że przy starcie tudzież lądowaniu. Dlatego na lotniskach są sokolnicy, którzy pracują z ptakami, które przeganiają stada ptaków. Widzieliśmy takiego pana w Poznaniu na lotnisku. No, widzieliśmy, tak, tak, to prawda. Puszczał pan sokoła i ten sokół bardzo latał ciekawa i praca. Przeganiał ptaki z terenu lotniska. Co ciekawe, też jest napisane, że podczas startu samolot rozwija prędkość na poziomie około 275 km na godzinę. Czyli w momencie zderzenia, na przykład, nie wiem, z jakimś tam kluczem... Kogo? Kaczek? Gęsi? No, mógłby być dość poważny incydent. Tym razem podróże gazeta.pl. I ten news nie jest wcale zabawny, nie jest śmieszny, ale jest wręcz przerażający. Piekło w samolocie. Wpadł w szał i zaatakował stewardessę złamaną łyżką. Tak, łyżką. Pasażerowie lecący z Los Angeles do Bostonu przeżyli chwilę grozy. 33-letni Torres wpadł w szał i siał spustoszenie na pokładzie samolotu. Tak, terroryzował obsługę złamaną łyżką. Ale jak on złamał tą łyżkę? Poszedł do toalety, przełamał łyżkę na pół i zrobił sobie taką plastikową brak. Normalnie jak ten? Jak dałem gdzieś tam... Metalową. Chyba metalową. No bo tego złamał metal, przepraszam bardzo. Takiej jakości, były sztywce chyba. Nie okay. Wiem, no ale zrobił broń z łyżki. Zgodnie z relacjami świadków, mężczyzna próbował otworzyć drzwi awaryjne samolotu i zaatakował stewardessę złamaną łyżką. Teraz grozi mu za to dożywocie. To jest całkiem świeże zdarzenie, bo miało miejsce 5 marca tak, tego roku. I pan podczas lotu wpadł na pomysł, że otworzy drzwi awaryjne. A dlaczego? No pewnie chciał sobie wyskoczyć, nie wiem, może na piwko, czy na coś. Po prostu chyba chory.
Nie wiem. Nie wiem, co nim kierowało. Ciężko powiedzieć. W każdym bądź razie steward, który to zauważył, poinformował od razu pilotów. Strzeli alarm o tym, że musimy... A, czyli chcieli zobaczyć na kamerach po prostu pewnie, kto to zrobił, tak? Tak, i że muszą lądować jak najszybciej. Czyli oni wystartowali, tak? Oni mieli około godzinę do wylądowania, także oni byli w powietrzu w trakcie lotu. Okej, bo ja myślałam, że to wszystko się działo na lotnisku. Nie, 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 w trakcie lotu on chciał otworzyć drzwi awaryjne i wysiąść z samolotu, nie? No i piloci wstrzeli ten alarm. W momencie, gdy obsługa samolotu, stewardzi podeszli do niego, żeby zwrócić uwagę, żeby go zabrać stamtąd, no to on powiedział, że to nie mają na to dowodów, żeby sprawdzili sobie na monitoringu i udowodnili mu to, że to on w ogóle, nie? No ale chcieli zobaczyć to na tych kamerach. To może on się wkurzył po prostu, że już wiedział, że to on... W momencie, gdy nie chcieli odpuścić mu tego, tak jakby, żeby on se dalej majstrował przy tych drzwiach, no to zaatakował stewardessę łyżką trzykrotnie, raniąc ją w szyję. No i wtedy już miarka się przebrała, został obezwładniony. A co ci pasażerowie ogólnie? Dlaczego nikt nie wstał i nie uspokoił go? Bali się go może? To bardzo dobre pytanie. Z reguły nikt nie reaguje. No z reguły tak jest, no niestety też. Widzieliśmy niejedno w samolocie i gdy ktoś, powiedzmy, przeszkadzał, to jakoś tak nikt specjalnie mu uwagi nie zwracał. Zresztą my też, ja jedyne co robię, to najczęściej głośno komentuję i to tyle, ale żeby, nie wiem, podejść i obezwładnić tego człowieka, no ja jestem kobietą. Gdyby udało mu się otworzyć te drzwi w trakcie lotu, to wszyscy mogliby zginąć. Tak. Zresztą on, z tego co ja też sobie wertuje po tym newsie, krzyczał, że po prostu wszystkich załatwi. Więc był jakiś niezrównoważony psychicznie. W każdym bądź razie, jaka kara tego pana czeka, czy będzie czekać, bo to też nie wiadomo, nie? Pierwsza rozprawa była 9. Na razie nie udało się dojść do tego... Tak? Jeszcze nie wiadomo? Nie, nie udało mi się. Ja przewertowałem, jeszcze takiej informacji nie znalazłem. Na pewno jak znajdziemy, to podamy. W każdym razie czyn, którego się dopuścił, jest zagrożony karą pozbawienia dożywotniego pozbawienia wolności i grzywną w wysokości 250 tysięcy dolarów. Równowartość wielu metalowych łyżek. Kolejny news. SK.pl raczy nas takimi informacjami. Pasażerowie wyrzuceni z samolotu Katowice-Meksyk za głupie żarty. Mężczyzna i kobieta, którzy mieli wylecieć na wycieczkę do Meksyku z lotniska Katowice Airport w Pyrzowicach, byliśmy wielokrotnie na tym lotnisku, zostali skreśleni z listy pasażerów i zapłacili wysoki mandat. Przyczyną był głupi żart o zawartości swojego bagażu. Na nic zdało się tłumaczenia. Strażnicy i pilot mieli mniejsze poczucie humoru. Tak naprawdę to wina była pilota i obsługi pokładowej. Oczywiście, bo nie się zrozumieli. Na żartach nie znają. Do przykrego w skutku incydentu doszło w niedzielę 5 marca na tym Katowice Airport. Pyrzowice. Airport. Grupa znajomych chcących turystycznie polecieć do Cancun w Meksyku stawiła się do odprawy biletowo-bagażowej. Dobrze, że poszli do odprawy, bo my na przykład kiedyś nie poszliśmy, znaczy chcieliśmy pójść. My byliśmy. A nie, przepraszam, byliśmy, ale nie dotarliśmy i nie do Meksyku, bo my nie byliśmy nigdy w Meksyku. Dwoje z nich, z tej mężczyzny i kobiety, oświadczyło, że w ich bagażach znajdują się broń, narkotyki i inne niebezpieczne przedmioty. Takie rzeczy w bagażu. I się przyczepili, wzięli kontrolować, się, tak. Sprawdzać, szukać, a tam nic nie było. To powinni przecież puścić. Głupi żart taki. No i nie polecieli na te wymarzone wakacje do Meksyku, a miało być sombrero, miały być nachosy. Tequila, te sprawy, nachosy. Tequila miała nachosy. Się lać po prostu strumieniami. I co? I nie polecieli. I mało tego, będą musieli zapłacić mandat. Po 500. Miały być takie fajne wakacje. I teraz tak sobie myślę, że chyba nie bez powodu mówi się o nas czasem Polaki cebulaki. Cebula za granicą. Właśnie nie, oni oszczędności nie szukali. Dołożyli tysiaka do wakacji i jeszcze na niej nie polecieli. To jest wyczyn, to jest wyczyn. Jeszcze zostali wykreśleni z listy pasażerów, czyli wynika z tego, że nawet nie mogą się starać o żadne zadośćuczynienie ani nic takiego. Ciekawe, czy będą jeszcze próbować lecieć do Meksyku, chociaż raz. Ja myślę, że pierwszą rzeczą, jaką zrobią, to będzie negatywna ocena na Google'ach dla lotniska. Później jakieś tam obsmarowywanie
biura podróży, które sprzedało tą wycieczkę. Tak to będzie wyglądać, coś czuję. Następnym razem, zamiast pakować broń, zabierzcie cebulę. To jest moja porada. Ja myślę, że to wina jest lotniska, bo na pewno tam sprzedawali napoje bąbelkowe. Mm. I te bąbelki zaszumiały. Ja myślę, że to jest wina cebuli. Wszystkiemu winna jest cebula. Ostatni newsik w tym przelocie tygodnia. Jak możemy wyczytać na WP Turystyka, w Chinach doszło do dziwnego zjawiska. Konkretnie w Pekinie. Oh my god. Stolica Chin została zaatakowana. Przez kogo? Przez robaki. Robaki spadające z nieba. Mnóstwo robaków. Wszędzie robaki, pełno robaków. Deszcz robaków. Robale. Jak do tego doszło? Nie wiem. Mieszkańcy stolicy Chin byli w ogromnym szoku, kiedy władze ostrzegły przed specyficznym zjawiskiem atmosferycznym. Apelowano o noszenie parasoli, bowiem z nieba nad Pekinem zaczęły spadać robaki. O, wow, to tyle ich było? W sieci pojawiło się wiele teorii na ten temat i internauci próbowali wyjaśnić, skąd pochodzą te robale. Cała akcja wydarzyła się 8 marca, patrzcie, w Polsce Dzień Kobiet, a w Pekinie Dzień Robaka. Chińskie władze nie ujawniły jeszcze rzeczywistej przyczyny tego zjawiska, ale zaleciły, aby dbać o własne bezpieczeństwo i zabierać z domu parasolkę albo chociaż płaszcz przeciwdeszczowy. O, to bardzo się zatroszczyli o nich, super. A w internecie, jak to w internecie, oczywiście spekulacje ruszyły pełną parą i teorie są naprawdę różne. Internauci z jednej grupy, bo podzielili się na grupy, twierdzą, że to wcale nie robaki, tylko to są kwiatostany topoli, a że topoli jest w Chinach dużo, to twierdzą, że to są te kwiatostany. Mogło tak być. Mogło, ale inni twierdzą znowu, że deszcz robali mógł być związany z tak zwaną pełnią robaczego księżyca, cokolwiek to znaczy. Ta pełnia miała miejsce 7 na 8 marca. I co to jest ta pełnia, że jednoczą się wtedy robaki, czy robaki zmieniają się wtedy w jakieś dziwne stwory spadające z księżyca na świat? Eksperci tłumaczą, że nie ma to nic wspólnego. Ale jak jest pełnia księżyca i na przykład zamieniają się ludzie w wilkołaki, to robaki się zamieniały w co? Topole, a topola w robaki i w ten sposób powstały nowe sadzonki topoli i... I w ten sposób powstał świat. W ten sposób rynek na płaszcze przeciwdeszczowe dostał plus 30% wzrostu sprzedaży płaszczy przeciwdeszczowych. Jakie były komentarze ludzi tam, bo to też jest ciekawe, nie? Co ci ludzie w tych mediach społecznościowych pisali? Koniec świata coraz bliżej. Horror, to jakieś nieśmieszne żarty. Nieśmieszne wcale. Komentowali internauci. Ale za to inni internauci. Żarcie z nieba leci, cudownie! Ale jak zawsze, polscy internauci to wiedzą, jak skomentować. Tak. Internauta pod linkiem módlmy się. Może u nas spadną schabowe. O. To byłoby ciekawe. A w zasadzie dobrze, że zamiast robaków na przykład nie spadły metalowe łyżki albo stado ptaków. Albo gówno. Taki komentarz, który mi się najbardziej spodobał. Powiedzmy, że to będzie podsumowanie całego tego odcinka. No cóż za newsy. Okropnie to ciekawe. Nie no, ale tak na serio. Czy oni nie mogą po prostu podejść i sprawdzić, czy to robaki, czy po prostu kwiatostany topoli? Nie, myślałam, że będzie coś bardziej hardkorowego, ale taki ładny komentarz, jak na polskich komentatorów naszego kochanego internetu. To bardzo ładny komentarz, podobał mi się. Kulturalny przede wszystkim. W zasadzie ma sens, nie? I wychodzi na to, że nie wszystkie Polaki to cebulaki. Wolą robaki. Tym przepięknym akcentem kończymy nasz przelot tygodnia. Pierwszy przelot tygodnia. Mamy nadzieję, że wam się ten format podoba. Jeśli tak, to zostawcie jakiś komentarz. Dajcie znać w komentarzu, czy było spoko. Czy takie filmy też wam pasują. Jeśli tak, to postaramy się co niedzielę wam takie przelociki przygotować. Jeśli macie jakieś ciekawe newsy, które chcecie, żebyśmy omówili, związane z podróżowaniem, koniecznie dajcie nam znać na naszym Instagramie. My jesteśmy tam cały czas aktywni i odpowiadamy, a raczej staramy się odpowiadać na wasze wiadomości. Tak samo możecie napisać w komentarzu, jeśli chcecie, żeby nasz komentarz w przyszłym przelocie tygodnia pojawił się na tym kanale. Do zobaczenia w następnym odcinku. Ahoj!